witamy Was bardzo serdecznie. Jestem Marta. Krzysiu. I dzisiaj gotujemy. Co? Dzisiaj będziemy robić karkówkę z piekaną. Tak. Pieczeń. Pieczeń. Co, najpierw będziemy się zajmować karkówką. Karkówkę już mamy tutaj przygotowaną, teraz ją zobaczycie. Więc najpierw odetniemy sobie trochę tego tłuszczyku, który tutaj mamy. Trochę go jest. Nie ma go dużo, ale lepiej sobie go ściągnąć. I teraz, skoro Krzysiu przygotował karkówkę, to trzeba ją zamarynować. Najlepiej w tej marynacie zostawić ją na całą noc, wtedy nabierze takiego intensywnego smaku, ale minimum niech będzie to chociaż pół godziny, żeby zdążyła przejść. I będziemy tutaj potrzebować, jeżeli chodzi o warzywa, paprykę zwykłą czerwoną. My tutaj mamy trochę ostrzejszą paprykę, jeszcze nie wiemy, ile jej dodamy, tutaj Wam daję przepis. Oczywiście czosnek i cebulę. Jeżeli chodzi o przyprawy, mamy tutaj musztardę. My zazwyczaj używamy musztardy Dijon. Ona jest bardzo ostra, więc da nam fajny smak. Oczywiście liść laurowy, ziele angielskie, przyprawa do karkówki, bo ona już nam to wszystko jakby magazynuje w jednym. Do polania sos pieczeniowy ciemny. My zawsze z niego korzystamy i jest bardzo dobry. No i oczywiście sól, pieprz. Pokroimy sobie warzywa. Kulululul. Bylebym sobie nie przetarła potem oczu. Warzywa pokrojone, teraz przechodzimy do samej marynaty naszego miocha. To jest zaklepem. Zacznę od przyprawy do karkówki. Dodaję jeszcze soli i pieprzu. I daję ją po całej karkówce. Teraz musimy to wszystko najlepiej wmasować. To jest najlepsze rozwiązanie. Mi nie byś mogła tak pomasować. Dobra. I czas na warzywa. Teraz to wygląda jak mielony. Wielki mielony, no. Damy sobie cebulę. Damy paprykę. Co, próbujesz tej papryki? Nic się nie skrzywiłeś? Ja na razie to wszystko tutaj okładam, ale później karkówka będzie jakby podsmażana. Czosneczek ostatni. Teraz zamykam i dajemy do lodówki. Na całą noc najlepiej, a jeżeli się nie da, to na minimum pół godziny, godzinę. Czasu, jak głodna. Nie dałam ziela angielskiego i liścia laurowego. Z powrotem. Liść laurowy i ziele angielskie. Mam witać siebie? Aha. Teraz już naprawdę zamykam. Otworzę! O nie, biodro mi wypadnie. Minęła jakaś godzina, wyjmujemy sobie tą karkówkę i będziemy ją podsmażać. Pachnie jak
pachnie. Będziemy ją podsmażać w garnku i w tym garnku będziemy ją też zapiekać. I tak przy okazji na moim Instagramie znajdziecie aktualnie rozdanie, gdzie do wygrania jest właśnie taki garnek oraz noże szefa, które używaliśmy wcześniej. Więc bardzo serdecznie Was zapraszam i tutaj dodaję Wam Instagrama. A teraz ja sobie wyjmę olej. Na zwykłym oleju będę to podsmażać. Rozgrzewamy olej, a ja zdejmę część tych warzyw. Wykorzystamy te warzywa, ja je też trochę wyrzucę tutaj do obsmażania. Mój mąż stwierdził, że ja lepiej obsmażam, także ja będę obsmażać. Nie, no dobrze mówisz, tak powiedziałem. Ale zimna ta karkówka. A, moje ręce. Ważne, żeby olej był dobrze rozgrzany, nie kładziemy żadnego mięsa na zimny olej. I tylko go, tą karkówkę, tylko tak obsmażymy z każdej strony, żeby zamknąć mięso, a potem będziemy wkładać ją do piekarnika, więc nie będziemy tutaj jej długo smażyć, gotować piec, bo to już zostawimy piekarnikowi. Możesz wrzucić kawałek cebuli, będziesz wiedzieć. Karkówka jest tłusta, dlatego też tego oleju nie potrzebujemy jakoś nader dużo. Ja po bokach wrzucę te nasze warzywa. One też nadadzą smak. Jeżeli my zapieczemy mięso z każdej strony, to ono będzie bardziej soczyste w środku. To jest taki fajny ten sposób. Dobra, karkówka nam się robi, my odpalimy sobie piekarnik. Wrzucę resztę warzyw. Nasz garnek ma takie łapki, przez co mogę sobie je, wiecie, założyć, on nie będzie gorący, nie będzie mnie parzył i przełożę go do piekarnika, ale do piekarnika musimy je zdjąć. Można go używać zarówno na piecu termy i teraz bezpośrednio wrócić do piekarnika, nie trzeba używać żadnej blaszki i tak dalej, więc fajna sprawa, bo mycia jest mniej, więc to tak. Dobrze, są te łapki. Nadbijamy to. O, jestem już odsmażona. Czysta. Pięknie to wygląda. Pięknie. Spróbuj. To jest jeszcze nic, spróbuj. Masakrycznie dobre. I mięciutkie. No. Och, jakie dobre. Ale jest takie delikatne. To jest najlepsze danie, jakie nam wyszło. O matko, to był taki dobry pomysł. To co? My się żegnamy. Tak, idziemy pałaszować naszą karkóweczkę.
Naprawdę wyszła pysznie, więc polecamy. I jeżeli zrobicie ją z naszego przepisu, to koniecznie wyślijcie zdjęcie, oznaczcie nas na Instagramie, na zdjęciu. Tutaj Wam dodajemy nasze Instagramy i chętnie pokażemy Wasze kulinarne niespodzianki w kolejnym odcinku. Jeszcze przypominamy o rozdaniu, gdzie możecie dostać właśnie taki garnek oraz takie noże. Wpadajcie na Instagrama, my się z Wami żegnamy i idziemy jeść. Pa. Pyszne to wyszło. Już nie mogę doczekać. Aż bym Wam dała kawałek, naprawdę. Ha 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 ha